Jak emocje po walce? Było tak, jak się spodziewałeś emocjonalnie? Nie no, dumny jestem się. Nie no, jestem załamany moją postawą. W ogóle nie realizowałem planu. Zawiodłem siebie, zawiodłem widownię. Nie no, to za duże słowa. Pierwszy raz walczyłeś w oktagonie, emocje są ogromne. Właściwie to nie wiemy, jak się człowiek zachowa, prawda, zanim nie wyjdzie przed publicznym, do oktagonu. No jakoś nie miałem kompletnie wiary. Ludzie też dobrze zauważyli tutaj na moich live'ach, że no Wardęga już psychicznie, widać, że już psychicznie przegrał. Kacper był ciągle pewny siebie, a ja jakoś ciągle miałem w głowie, że no nikłe są te szanse, bo on ma lepszy zasięg. Też dużo osób mi też mówiło, że no Kacper ma lepszy zasięg. Też szkoda, wiesz, tych wszystkich, co obstawili moje zwycięstwo. Ty obstawiłeś moje zwycięstwo, nie? No to ci kuponik nie wszedł. Będziesz zwracał? Nie mam takich funduszy. Ale charakter pokazałeś, nie? Próbowałeś do końca, próbowałeś obalić, tak? Bo to była twoja szansa, pewnie dlatego chciałeś obalić. Ale to obalenie też było, wiesz, jakoś bez tej energii. Na tych treningach to zupełnie inaczej wygląda. Jest jakieś, wiesz, bardziej dynamiczne to wejście w nogi. Te ciosy też. Ja zadawałem jeden cios i koniec. Byłem sztywny, nie było w ogóle tej gibki. A Kacper, wiesz, też, ja byłem przekonany, że on totalnie tutaj wszystko kontroluje, bo w tej walce totalnie wszystko kontrolował, ale jak teraz z nim rozmawiałem, to on mówi, że właśnie coś mu się z nogą stało po tych kopnięciach. No ale ja kompletnie jakby tego nie widziałem, nie było tej wiary w siebie. Nawet jak go złapałem przy tej siatce, to ja też nie wykorzystałem tego, mogłem go przewrócić. Może w tym parterze jakimś cudem by się coś udało, chociaż z tego co wiem, Kacper, no ten parter trenował znacznie dłużej ode mnie, ale kto wie, może bym jakimś, coś by się tam wydarzyło. Ale jest jak jest, jest lepszy, ma lepsze umiejętności. Moja płaszczyzna to jednak są walka na argumenty, a nie na pięści. No cóż, ale chciałbym dalej trenować, jeśli trener mi pozwoli. Taki usztywniony się wydawałeś, właściwie żadnego uniku nie zrobiłeś w tej walce. No, sztywniak jak cholera. Okej, ale to były emocje, to dlatego, prawda? Ogólnie to jest mój problem, wiesz, że zawsze jestem sztywny, że nie ma tego luzu w nogach. Muszę jakoś to w sobie zmienić, złapać ten luz. I zobaczymy, co będzie dalej. Jest taka sytuacja, której najbardziej żałujesz w tej walce, że czułeś, że możesz ją wykorzystać i że się nie udało? Że nie wierzyłem w siebie. Może wtedy bym wchodził bardziej dynamicznie. Nie mam pojęcia. Wszystko poszło nie tak. Że się nie skupiłem. Może byłoby lepiej, gdybym, wiesz, od tygodnia już się skupił tylko i wyłącznie na walkach, a nie na tym, żeby montować filmy. Oj, źle to Sylwuś rozegrał. Z drugiej strony takie montowanie filmów mogło cię odprężać też w pewien sposób, prawda? Bo myślałeś o czymś innym. Tak, ale montowanie po nocy i tak dalej, to nie był dobry pomysł. Ale tej ostatniej nocy się wyspałem, więc powiem tak, ja nie będę tutaj bajdurzył, nie będę szukał wymówek, że bo się nie wyspałem poprzedniej nocy, tylko no Kacper był lepszy. Nie no, widzę, że bierzesz to na klatę, nie uciekasz przed nikim, mówisz o tym jak było, także szacun za to. Dzięki. A powiedz, kiedy w ogóle się narodziła ten pomysł, że chcesz zawalczyć, że chcesz się spróbować? To już dawno temu? Tak, to już dawno, widzisz. Już chcieli mnie do walki z Danielem Magikalem. I gdyby Sylwuś nie był głupi i wtedy już zaczął trenować, to by teraz miał ten większy puchar. W ogóle śmieszne jest to, że mi dali jakiś puchar za porażkę. No, dziękuję bardzo. No tak chyba jest we wszystkich federacjach, że dają puchary obozowe. Tak, tak, tak. Ale nie wiem, czy będę na niego patrzył, wiesz, z dumą. Zlicytujesz go i pójdzie na dobre. Nie, zostawię sobie, schowam gdzieś w piwnicy. Rękawic na kołku nie zawieszasz? Będę trenował dalej, ale nie wiem, czy będę walczył. Okej, czyli to nie jest jeszcze postanowione, nie masz w kontrakcie napisane 3 walki, czy coś w tym stylu? Coś tam mam w tym kontrakcie, muszę sprawdzić. Dobra. Dzięki serdeczne i dzięki za tą robotę taką internetową, bo jesteś takim troszkę sumieniem internetu. Także no fajnie, że tutaj też mogłeś się pokazać jako wojownik. Trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej przez życie. Dzięki serdecznie. Dzięki.